To jest książka przywieziona z Krakowa, zawieziona na Rudę Kołtowską, a potem z tamtą rodziną wróciła tutaj. I to są moi dziadowie. O, to jest babcia... Daj temu panu, proszę bardzo. To jest babcia Franciszka i dziadzio Antoni. To jest ten dziadziu tu dół. Tak, to ja go dobrze znam. Aha. Ja jeszcze słyszę, jak on na fojarce gra. Tak, to są oni. I ta książka wróciła potem z Rudy Kołtowskiej tu, z przesiedleńcami. To jest takie bruchenko tylko. Czyli to jest jakiś modlitewnik. To są kazania. Stara taka pisownia, jest tutaj wszystko takie, może i zamokła nieraz. Tak, no, tak. Jakiś leżała, ale to wróciło z tamtych stron. Bo właśnie brat tego dziadzia uczył się na kapłana w Krakowie. To ten, co ciotka moja służyła. Tak, to jego mego dziadzia, brat, ale to nie jest on. Aha, tylko... I było zdjęcie i też tam się zostało i ja wam powiem, jak to się wszystko wyrzuca gdzieś papierami, gazetami, wszystko i zdjęcia się wyrzuciły i nie ma. A to jest dziadek, ale jego brat to właśnie był księdzem i wyjechał z tamtych stron, z Kozaków do Krakowa i tam się uczył. Nie wiemy, gdzie się uczył, tego nikt nie wie. Wiemy tylko, że spoczywa w Nitku pod Krakowem. Andrychów Nitek pod Krakowem, to wiem. A jak miał na imię? Jan? Jan Stojanowski. Jan Stojanowski. I tak. I swoją mszę świętą prymicyjną, to znaczy wyświęcony został w Krakowie, a swoją pierwszą mszę świętą prymicyjną odprawił właśnie w Złoczowie. I tam rodzice, rodzice tego dziadka udzielili mu tam na ołtarzu błogosławieństwa. To ci rodzice, nie mam ich, ach, mam ich, ale nie wiem gdzie. Jest tak, wiecie, gdzie jest to zdjęcie tych wszystkich kozaków z 1939 roku? No. To mam ich. Masz? Pewnie. Ale gdzie? Ano, Róża to już wie. To już nie mogę, bo córki nie ma. Także tu dużo rzeczy teraz ona zabiera swoich ze sobą, nie? I ja nie wiem, tu jakaś dokumentacja jest, ale ja nie mogę znaleźć. Jest to zdjęcie powiększone w dużym formacie, nie A4, ale większe, zdaje mi się. I tam są oni uwidocznieni. Ale to jest takie zdjęcie, co siedzą w takim wokół, takie jakby ognisko jest? Tak, w tym płotku takim. No właśnie, my tam nie mogliśmy dojść, kto jest na tych zdjęciu, poza księdzem. Matka księdza obok niego. No tak, to też widzieliśmy. Teraz ta Maryśka, co była w Ameryce, no służąca jest obok niego i tam siedzi dziadzia, siedzi Grzegorz Pełek, siedzi tam, jest dużo tam Buszkiewicze, tam, bo moi teściowie, to zdjęcie było tam u nich i oni mi to kolejno przekazywali, kto jest mniej więcej jeszcze kto. To Michałki, że tak powiem, bo tak mówiliśmy na dziadku, Michałki, nie, to tam u Michałka właśnie to zostało mi przekazane.